Cześć, w dzisiejszym filmie powiem o trzech krokach, które warto zrobić, gdy mamy nadmierną masę ciała i chcemy ją zmniejszyć. Zapraszam do oglądania. Nadmierna masa ciała, oprócz tego, że dla wielu osób oznacza niekorzystny efekt wizualny, to przede wszystkim negatywnie wpływa na zdrowie. Nie chodzi tutaj o samą masę ciała, a bardziej o nadmiar tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa jest magazynem energii, ale również toksyn. Odpowiada też za działanie i wydzielanie hormonów, a więc może wpływać na czy powodować różne zaburzenia hormonalne. Najbardziej problematyczny jest nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, czyli tak zwany tłuszcz trzewny, bo to on zwiększa ryzyko występowania wielu chorób, głównie układu sercowo-naczyniowego czy chorób metabolicznych, takich jak insulinooporność, cukrzyca typu drugiego czy nadciśnienie tętnicze. Oczywiście w innej sytuacji będzie osoba, która ma ten nadmiar tkanki tłuszczowej na poziomie nadwagi, a w innej osoba, która ma już otyłość, bo wtedy ten poziom tkanki tłuszczowej już jest bardzo duży i to ryzyko występowania tych różnych chorób znacznie większe. Co można zrobić, jeżeli mamy nadmierną masę ciała? Jakie te trzy kroki warto wykonać? Pierwszy i najważniejszy krok to podjęcie decyzji o tym, że chcemy coś z tym zrobić. Warto tutaj poszukać motywacji, najlepiej wewnętrznej, a nie zewnętrznej, bo niestety bez głowy cały ten proces się na pewno nie uda. Czyli chcemy schudnąć nie dlatego, że lekarz nam mówi, że powinniśmy schudnąć, czy ktoś z otoczenia nam to mówi, ale dlatego, że faktycznie sami tego chcemy. Jeżeli nie będzie takiej wewnętrznej zgody na to i kierujemy się tylko motywacją zewnętrzną, no to jest duże ryzyko, że ta zmiana nie będzie trwała tylko na jakiś czas. I tutaj warto pamiętać, że żadna dieta, która trwa 2-3 tygodnie, czy też nawet kilka miesięcy, nie będzie pomocna w skutecznym leczeniu nadwagi i otyłości. Ta zmiana musi być trwała, czyli tak naprawdę na stałe. Drugi krok to poznanie przyczyny, czyli musimy wiedzieć, z czego ta nadmierna masa ciała wynika. Czy to kwestia tylko samej diety, bo na przykład w ostatnim czasie ją zaniedbaliśmy, jemy więcej niż wcześniej, czy pojawiły się w niej nieodpowiednie produkty. Może to kwestia zmniejszenia na przykład aktywności fizycznej, szczególnie u osób, które do tej pory były bardzo aktywne, no i nagle zaczęły prowadzić wręcz taki siedzący tryb życia. Może być to też kwestia jelit, szczególnie tutaj dysbiozy jelitowej i to, o czym musimy pamiętać, to negatywny wpływ na jelita mają nie tylko antybiotyki, ale również nieprawidłowa dieta, a także stres. I to zarówno długotrwały, o takim powiedzmy nawet słabym nasileniu, czy nawet krótkotrwały, o takim bardzo dużym nasileniu. I jeszcze jedna ważna rzecz, no to różne choroby, które mogą się przyczynić do zwiększenia masy ciała. I tutaj szczególnie, jeżeli mamy dalej prawidłową dietę, czyli nic się w diecie nie zmieniło, mamy prawidłową dietę i prawidłowy styl życia, a ta masa ciała się zwiększa, to warto wykonać badania. Warto się w ogóle badać profilaktycznie, regularnie, ale jeżeli ta masa ciała zwiększa się właściwie bez jakiegoś wyraźnego powodu w diecie czy w stylu życia, no to warto te badania poszerzyć, oczywiście po konsultacji z lekarzem czy dietetykiem. Trzeci krok to wprowadzenie zmian i to tak naprawdę na kilku płaszczyznach i też w zależności od tego, co jest przyczyną tej nadmiernej masy ciała. Na pewno warto zadbać o odpowiednią dietę, szczególnie jeżeli do tej pory nie była prawidłowa. I musimy pamiętać o tym, że te zmiany muszą być na stałe, nie na kilka tygodni czy miesięcy.
są osoby, które są w stanie same wprowadzić pewne zmiany i same sobie poradzić z dietą. Tutaj też odsyłam od razu do naszej aplikacji, w której jest bardzo dużo treści. A na początek można zacząć od takiej diety 10 zasad Iven. Tam jest w aplikacji ona bardzo dokładnie opisana, a dla osób, które chciałyby zacząć ją stosować, to też zachęcam do zapisania się do naszej grupy na Facebooku 10 zasad skutecznego odchudzania Iven. Tam też jest bardzo dużo informacji, motywacji, propozycji posiłków, więc warto tam też zajrzeć. No ale oczywiście są też osoby, które same sobie nie są w stanie pomóc. To też zależy od tego, czy występują jeszcze jakieś inne choroby, chociażby niedoczynność tarczycy czy insulinooporność, bo insulinooporność nie zawsze wynika z nieprawidłowej diety. No i w takiej sytuacji warto skorzystać już z pomocy dietetyka. W tym miejscu oczywiście zapraszam do gabinetu, tutaj pojawi się numer do rejestracji. A jeżeli mamy problemy z tym pierwszym krokiem, czyli z motywacją czy podjęciem właśnie decyzji, to warto też w takiej sytuacji skorzystać z pomocy psychologa. Poza tym, jeżeli już ktoś cierpi na otyłość i towarzyszą jej różne choroby, czy to one są przyczyną tego, że ta masa ciała się zwiększa, to na pewno warto też skorzystać z pomocy lekarza, bo być może konieczne będzie przyjmowanie odpowiednich leków. I tak naprawdę taki zespół u osób, które już cierpią na otyłość, może nie na nadwagę, ale na otyłość, to takie osoby powinny korzystać z pomocy tak naprawdę kilku specjalistów. Dietetyka, lekarza, właśnie często psychologa i często też fizjoterapeuty. Więc jakby podsumowując te trzy kroki, pierwszy krok to jest znalezienie motywacji i podjęcie decyzji o tym, że chcemy coś zmienić w swoim sposobie odżywiania. Drugi krok to znalezienie przyczyny, dlaczego ta sytuacja wygląda tak jak teraz, czyli dlaczego ta nadmierna masa ciała jest. No i trzeci krok, wprowadzenie zmian na wielu płaszczyznach i też w zależności od tego, co jest przyczyną, bo tutaj mamy całe spektrum, począwszy od tego, że po prostu sobie pofolgowaliśmy i jemy ostatnio trochę więcej, no aż do takiego momentu, kiedy występują różne choroby metaboliczne i to one mogą być też przyczyną tej zwiększającej się masy ciała, więc tutaj warto znaleźć przyczynę i w zależności od niej, od tego, jaka jest ta przyczyna, to działać. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, co Was motywuje do tego, żeby prowadzić prawidłową dietę. I oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie.